Myślę, że sektor produkcji wołowiny, hodowla bydła ma rzeczywiście przed sobą przyszłość, zwłaszcza w Polsce. Potencjał małych i średnich gospodarstw jest najlepiej do tego przystosowany. To jest taka najbardziej zrównoważona hodowla, bardzo często łącząca produkcję roślinną i zwierzęcą. Czyli to jest ten model rolnictwa, który bardzo chcemy wspierać w Unii Europejskiej. To już jest w polskim planie strategicznym duże wsparcie dla dobrostanu zwierząt, w ogóle dla hodowli. Z 25 miliardów euro, które Polska ma do dyspozycji na najbliższe 5 lat z funduszy europejskich, prawie 4 miliardy euro jest specjalnie, niezależnie od innych funduszy, dedykowane dla hodowców. A to jest bardzo duże wsparcie. Sądzę, że ono pozwoli na lepszą przyszłość dla tej branży. Wiele mówi się o równoważeniu produkcji. Czy w pańskiej opinii Polska może stać się liderem regionu w produkcji wołowiny w sposób zrównoważony? Zdecydowanie tak. No, Polska już będzie liderem, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt, bo żaden kraj nie inwestuje tyle w dobrostan zwierząt, ile Polska. Wystarczy powiedzieć, że te fundusze na dobrostan polskie, czyli to jest 1 700 000 000 euro, to jest więcej niż cała Unia Europejska wydawała w poprzedniej perspektywie finansowej, bo tam było 1,5 miliarda euro na całą Unię Europejską, a dzisiaj sama Polska wydaje 1 700 000 000. To jest bardzo duży postęp i sądzę, że to jest jedyna droga pokazywania dobrostanu, wysokiej jakości hodowli, wysokiej jakości produktów z tej hodowli, wysokiej jakości mięsa. To będzie ogromny atut promocyjny także dla polskiej produkcji. Jeszcze ostatnie pytanie. Co warto przekazać hodowcom i producentom bydła mięsnego przy okazji dzisiejszego forum? No, chcę przekazać takie przesłanie, że jest nadzieja na to, żeby z większym optymizmem patrzeć w przyszłość. Jeżeli rolnicy zastanawiają się, na którą branżę postawić, to myślę, że ta branża hodowli bydła ma rzeczywiście zdecydowanie lepsze perspektywy, zwłaszcza w Polsce. I sądzę, że to jest coś, co rolnicy dostrzegą już wkrótce.